Żadna praca nie hańbi. Cześć, synu. Co porabiasz? Piszę podania o pracę. Chodzi o to zaliczenie, o którym już wspomniałeś. Masz pomóc komuś w pracy zawodowej i opisać wrażenia, tak? Tato, już ci mówiłem, że nie chcę! O, proszę, no byłoby fajnie. Naprawdę. Jaki ojciec, taki syn. Wybacz, tato, ale sprzedawanie z tobą mydła mnie nie interesuje. Ja piszę do ludzi, którzy coś mogą. Do działaczy ruchu ekologicznego i przewodniczącego Narodów Zjednoczonych. Ej, synu! Rozglądasz się za jakąś pracą na zaliczenie? A? To może zostaniesz moim dzielnym pomocnikiem, co? Przemierzalibyśmy razem autostradę, pukali do ludzkich domostw i sprzedawali środki czystości. Spóźniłeś się. Umówiłem się z brudnym Joe. Uhu! Dostałem odpowiedź z samego ONZ-u. Każe niby co? Nic nie rozumiem. Za każdym razem odmowne. Tym razem to ja dostanę szustala, a ty wielką czerwoną pałę. I bardzo dobrze. Nie, zaraz. Jednak dostałem ofertę pracy. Tak jakby. Ratujcie biedne kryle. Krylom trzeba pomóc. Może i są małe, ale też mają jakieś prawa. Dajmy krylom szansę. O, Marii, co tam masz? No, gitarę elektryczną. Mam ją zanieść na wymianę strun. Fajnie! To w ramach tego zaliczenia? No. Pomagam grejpfrutowej zagładzie. Znasz tę kapelę? Wczoraj podłączałam wzmacniacze i ustawiałam brzmienie. To jest twoja praca? Nie. To tylko takie hobby. No wiesz, pomagam dobrej sprawie. Jak praca, frajerze? Ocaliłeś jakiegoś kryla? Brudny Joe zabiera mnie na torfowisko, pokaże mi, jak się robi odwierty, palancie. Ratujcie kryle! Ratujcie kryle! Ratunku! Kryle górą, tak? Tak, jasne. No mniejsza. Pokaż no mi to, młody. Zaraz, to przecież same guziki i kilka kapsli. Co? To nawet Marii nie pomogła sprawie? Zwalniam cię. Ale kiedy ja się zgłosiłem na ochotnika? Och, nie przejmuj się, Luszyn. Jest tyle innych zawodów wartych uwagi. I to całkiem pod ręką. Dobrze, dobrze, poddaję się. Weźmiesz mnie ze sobą do pracy? Będę zaszczycony i zachwycony. Mówię wam, było super ekstra! Dajcie jeść! O, nie! Niczego nie dotykaj! Do wanny, ale już! Nie, przestań! Au, wystarczy, no! Ah!
Będę cię musiała potraktować rozpuszczalnikiem. O. Ale mamo, ja już chcę stąd wyjść, no. Głodny jestem. Mocny węzeł dodaje pewności siebie, wiesz? Luźny węzeł, luzu brak. Tak, ale mózg mam niedotleniony. Powodzenia, chłopcy! W imię czystości! Towarzysz błyszczy nowością, a syn na pewno przyniesie mi szczęście. Mamo! Teraz to naprawdę strasznie chce mi się jeść! Teraz rzeczywiście chyba będziesz mógł coś zjeść. Ale musisz mi obiecać, że nie nakruszysz do wanny. Oto przedmiot naszej dzisiejszej promocji. Formuła 1. Nasz nowy dezodorant pod pachy dla mężczyzn. Gorący towar. Będzie się bardzo dobrze sprzedawać. Dzień dobry panu. Chciałbym prosić, żeby poświęcił mi pan dosłownie chwileczkę, żeby pomówić o kwestii pocenia. Nie ma się co zniechęcać. Grunt to pozytywne myślenie. Dzień dobry pani. Chciałbym prosić, żeby poświęciła mi pani dosłownie chwileczkę, żeby pomówić o poceniu się męża. Podaj mi towar, synu. Ale tato, to może wywołać podrażnienia skóry. Skąd? Wcale nie może. Owszem, może. Zobacz, jakie są w tym świństwa. To może wywołać łysienie. Zmiany trądzikowe. Łojotok. I boko brody! Nie! To był najgorszy dzień w całej mojej karierze. Mamo, mogę już wejść? Mogę już wyjść! Tym razem to już chyba lekka przesada. Ale przynajmniej już się nie kleisz, prawda? Gdzie moja praca domowa? Taki gruby zeszyt z powklejanymi kawałkami złomu. Wyrzuciłam go. Co? Raz w życiu odrobiłem lekcję, a ty go wyrzuciłaś? Bo kleił się. To co ja teraz niby mam pokazać na zaliczeniu, co? Powodzenia, chłopcy! W imię czystości! Lepiej popraw węzeł. Wayne wygląda dokładnie tak, jak powinien. A ty masz się dzisiaj nie odzywać. Jasne? Ani słowa! Sądzę, że spodoba się pani nasz nowy produkt. Wayne, podaj mi proszę... Formuła 1! Nazywa się tak, bo działa szybciej niż inne dezodoranty. Moja mama uśmiecha się, kiedy tata pryska się formułą 1. No to chyba rzeczywiście warto spróbować. Tak, Wayne! Udało ci się dokonać transakcji. Tak, ale nakłamał. Ty wcale się tym nie pryskasz, a mama też się nie uśmiecha. Wiesz, nie będzie z ciebie dobry sprzedawca, Lushin. Chodźmy, Wayne, pokażemy im, synku. Formuła 1 to jedyny dezodorant o właściwościach odżywczych. Odwraca proces łysienia. Oczyszcza pory. A co więcej, tylko dzisiaj można wygrać upominek. Żetony do myjni. Lodówki podróżne. Ekskluzywną bieliznę. Oraz... darmowe kucyki. Ale... Tato... To był najbardziej udany dzień w mojej karierze. O, nasz Wayne to prawdziwy fenomen marketingu. Jest wygadany i zbija niesamowitą kasę.
Ale tato, on powiedział temu facetowi, że dostanie kucyki Wendy Winkle. Co takiego? Miałem sprzedawać, no i sprzedałem, nie? To on, tato! To on, to ten sprzedawca, który mi je obiecał. Umowa to umowa. Kramp, no dobrze. To faktycznie mój pracownik. Interes to interes. Bierz pan te kuce. No, ale tato, one są moje! Ale nie złość się, mój pączuszku najsłodszy. Pan Kramp sfinansuje ci 3 nowe kucyki ze swojej najbliższej pensji. Mam rację, Kramp? Tak, tak, proszę pana. Ach, tatku, ty to się jednak znasz na interesach. Każ to komuś opisać w tej mojej pracy na zaliczenie. Wspomóżcie fundusz na kuce, proszę, co łaska na kucyki, nawet najmniejszy datek mile widziany, bla, bla, bla. Ej, kobieto, kapsle to sobie pani może... Właśnie!